Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu na kanale Rolnik Szuka. Dziś znajduję się u Daniela, u którego zaprezentuję ciągnik John Deere 2850. Jakiś czas temu na kanale prezentowałem u Jakuba ciągnik 7810, czyli seria produkowana w latach 97-2003. Tym razem cofamy się jeszcze dalej, rok 1986-1994 i model, tak jak Daniel już powiedział, 2850. Od 5 lat w naszym gospodarstwie pracuje ten oto John Deere 2850. Ciągnik jest z roku 88. Maszyna wyposażona jest w czterocylindrowy silnik z turbo doładowaniem o mocy 86 koni. Silnik ma pojemność 3920 cm. W międzyczasie chciałbym Wam przypomnieć, że w sklepie Mizar cały czas jest aktywny mój kod, dzięki któremu macie kilkuprocentową zniżkę. Wystarczy wpisać go przy składaniu zamówienia, no i macie fajny upust. Długi taki rozciągnięty. No dlatego, bo masz, widzisz, zbiornik paliwa z przodu przed silnikiem i to go wydłużyło. Z prawej strony mamy filtr paliwa szklany, tak zwany. Jest bardzo łatwo demontowalny, bo jest tutaj tylko taka blacha i po prostu po wyciągnięciu tego filtru już mamy na wierzchu. Tutaj jest filtr wstępny przed pompką zasilającą. Mamy pompkę zasilającą, rozrusznik. Dalej tutaj z przodu mamy filtr oleju silnika. Pod filtrem oleju silnika znajduje się wymiennik ciepła, co wyrównuje tak jakby temperaturę oleju w silniku oraz temperaturę cieczy chłodzącej ze sobą. Tutaj miarkę oleju silnika i kompresor. Nie wszystkie traktory były wyposażone w stację pneumatyczną do przyczep. No akurat w tym egzemplarzu udało się, że to akurat jest. Tutaj widzimy chłodnicę, wentylator, który o dziwo jest wyposażony w sprzęgło wiskotyczne, jak na te lata. Tutaj jest chłodnica oleju przekładniowego. Tutaj jest taki jakby zbiornik przeponowy, który uzupełnia niedostatki oleju, z którego spływa olej dopiero na główną pompę, która znajduje się tutaj. Tutaj mamy filterek powietrza, który jest dwustopniowy. Jest też złożony z dwóch, czyli jest filtr główny i dokładny, taki tak zwany bezpiecznik. Nowsze modele miały zbiornik wyrównawczy chłodnicy. Tu jest chłodnica oleju hydraulicznego skrzyni. Tutaj widać tłumik wydechu. Dalej za nim u góry pod maską mamy turbosprężarkę. Silnik wyposażony jest w rotacyjną pompę paliwa Lucasa. Pompa hydrauliczna bodajże w standardzie ma wydatek 44 litry na minutę, aczkolwiek z moich informacji też wynika, że pompy były różne. Były mocniejsze, zdarzały się również słabsze. W zbiorniku z prawej strony mamy czujnik poziomu paliwa. Z tyłu filtra powietrza na króćcu dolotowym znajduje się czujnik zapchania. Też masz kontrolkę od tego, tak? Tak, tak, tak. Nad sprężarką powietrza znajduje się alternator. Poniżej sprężarki powietrza, obok filtra oleju silnika, mamy korek wlewu oleju do silnika. Na kolektorze dolotowym znajduje się świeca płomieniowa, co ułatwia rozruch przy niskiej temperaturze. Z tej strony tutaj jest rozdzielacz hydrauliczny na tylne gniazda i filtr oleju, który filtruje olej właśnie na hydraulikę zewnętrzną, na gniazda hydrauliki zewnętrznej. To jakaś pokrywa taka? Taka pokrywa, to jest główny filtr skrzyni. I akumulatory z lewej i prawej strony ciągnika. Pod kabiną znajduje się butla sprężnego powietrza od pneumatyki. Tutaj znajduje się odlew przystawki przedniego napędu. Ciągniki bez napędu nie mają tego odlewu i do nich nie można w późniejszym czasie dołożyć napędu przedniego. Z przodu ciągnika przed zbiornikiem paliwa znajduje się przedni zaczep,
który jest również podstawą do zamontowania obciążników. Sama ta podstawa waży 80 kg. Zaczep przedni jest z jednej strony problematyczny przez swoją konstrukcję. Na przykład wpychając przodem przyczepę, musimy uważać na to, aby zbyt mocno nie złamać ciągnika z zaczepem przyczepy, gdyż zaprze nam się tutaj i można wtedy zgiąć zaczep. Dwie śruby służą do zamontowania lampy, kolejne dwie służą do regulacji kąta świecenia. Te ciągniki mają też lampy robocze, aczkolwiek ten egzemplarz nie miał i dorobiłem je w własnym zakresie. Była tutaj tak jakby też tutaj montowana blacha, no nie? Że lampa wisiała spod uchwytu lusterka, wychodziła blacha, na której wisiała lampa robocza. Z przodu maski znajduje się wlew oleju napędowego, z tyłu natomiast wlew płynu chłodniczego. Z przodu maski znajduje się jeszcze celownik, który ułatwia na przykład siew, kiedy mamy znaczniki ustawione na środek maski. Wtedy mamy łatwą jazdę po znaczniku. Taka jest to konstrukcja, że ciężko jest w nich chłodnicę dobrze wydmuchać, szczególnie tą od oleju, no nie tą wąską tutaj. Aby zjąć maskę, należy wcisnąć ten przycisk oraz unieść ją do góry. I ona całkowicie odejdzie, ale musimy jeszcze zdemontować tłumik. On jest jakąś obejmę, tak? Nie, no to on jest po prostu nałożony i koniec. No jak jest na stożku, no to on sam osiada. Znaczy, i tam no się niby jest luz, no nie? Ale po prostu ten krucis jest na tyle długi, że no, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi go tam gdzieś wydmuchnęło, nie? Z tyłu ciągnika znajduje się tylny tuz o udźwigu w tym przypadku 3920 kg, ale ciągniki te również miały wersję podnośnika bez siłowników wspomagających i wtedy udźwig był około 400 kg mniejszy. Były również delikatniejsze te wieszaki, więc sprawiało to troszkę wrażenie zbyt delikatnego jak na ciągnik o tej mocy, ale fabryka tak to wymyśliła. Normalnie jest siłownik w środku i nawet jeżeli nie ma tych wspomagających, to będzie normalnie podnosić, tyle że udźwig będzie mniejszy. Ten uchwyt tutaj do tych wyjść to chyba nie jest oryginał, czy jest? Znaczy uchwyt jest oryginalny, tyle że ja po prostu dołożyłem takie kapselki. W tym przypadku jest tutaj jedna para wyjść i tutaj jest swobodny spływ, który prowadzi do głównego filtra skrzyni, ale w tych ciągnikach były maksymalnie 3 pary wyjść hydraulicznych. A ten taki ala ociekacz, no ociekacz, to też jest oryginał? To jest produkcja własna. Produkcja własna, no bo też to tak w sumie wygląda jak jakiś taki patent oryginalny. To jest już mój wymysł, żeby po prostu po odpinaniu gniazd olej nie leciał po zadzie. Super pomysł. Miarka oleju hydraulicznego w skrzyni. Wałek z dwoma prędkościami, 540 i 1000 obrotów, przełączany w kabinie dźwignią. Regulacje wysokości cięgna mamy i na prawym, i na lewym wieszaku. Tak jak w zetorze, no ten to akurat ma tutaj taką, no po prostu, żeby się to nie kręciło, no nie? Tak, zawadza. Ale miały też tutaj wyprowadzone bodajże pod te dziury, że miałeś też korb. Tak samo tutaj na błotniku znajdowała się dźwignia, że mogłeś z zewnątrz traktora mechanicznie podnosić i opuszczać ramiona. Ten zaczep ma bardzo fajną funkcję, gdyż na tym sworzniu jest łącznik centralny zawieszany tutaj na czas nieużywania. Zaczep możemy odchylić na bok i zabezpieczyć sworzniem. Akurat tutaj ten element jest moim wynalazkiem, co sprawia, że zaczep nie będzie nam samoczynnie się odchylał, co mogłoby spowodować uszkodzenie łącznika centralnego. Te sworznie prawdopodobnie w fabryce wyprojektowali to tak, że sworznie trzeba było wyjmować i zaczep wyjąć na czas używania górnego łącznika. A w moim przypadku można odchylić i nie trzeba demontować zaczepu. Tutaj mamy oryginalne miejsce na odkładanie sworznia. Ja do sworznia dorobiłem sobie taki pręt, co umożliwia mi odpinanie przyczepy z kabiny ciągnika. Ja osobiście, aby odpiąć przyczepę bez wychodzenia z ciągnika, przesuwam fotel do tyłu, aby być bliżej zaczepu, odchylam szybę i sworzeń unoszę ręką i zabezpiecza się zawleczką. Z tyłu ciągnika po prawej stronie widać też klin blokujący pod koło, tak? Jeżeli na jakiejś pagórku byśmy stanęli i potrzebowali nawet do przyczepy
to możemy go wykorzystać. On tu zawsze w swoim mocowaniu jest. Moim wymysłem jest jeszcze przystawka do odkładania kul, kiedy ich nie używamy. Robię to w taki sposób i zabezpieczam, żeby nie wypadły. Tutaj pod kabiną w dość niedogodnym troszkę miejscu, bo jest bardzo głęboko, więc do nalewania jest troszkę problematyczne. Znajduje się korek wlewania oleju hydrauliczno-przekładniowego. Z prawej oraz lewej strony ciągnika znajdują się gniazda hamulcowe przyczep. Ciągnik posiada pneumatykę jedno- i dwuobwodową, aczkolwiek prawdopodobnie ta instalacja była dokładana w późniejszych latach. Nie od razu przy montażu i produkcji ciągnika. Z tyłu u góry ciągnika z lewej strony mamy tak zwanego koguta pomarańczowego, lampę błyskową oraz w oryginalnym miejscu, gdzie znajdowały się oryginalne lampy robocze, zostały one zastąpione lampami LED. Tylna szyba w tym modelu akurat jest też jakąś dodatkową opcją, gdyż oprócz tego, że otwiera się standardowo całością, można osobno otworzyć prawą, jak i lewą stronę. Co w szczególności przydaje się, kiedy maszyna, na przykład opryskiwacz, znajduje się bardzo blisko szyby ciągnika, a musimy dostać się do rozdzielacza, wtedy wystarczy, że uchylimy tylko szybę i mamy dostęp do rozdzielacza. Otwieramy teraz wrota do jaskini jelenia. Przy drzwiach mamy takie pokrętło, którym możemy sobie zablokować drzwi, aby nam się samoistnie nie zamknęły. Ciągnik jak na te lata jest miłym zaskoczeniem, że posiada regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach. Tą dźwigienkę podnosimy i regulujemy wtedy góra-dół. Oraz po odkręceniu tej korbki możemy sobie ją podnosić góra-dół. Z tej strony znajduje się włącznik świateł awaryjnych. Poniżej przycisk klaksonu. Ten guzik, przełącznik, odpowiada za załączanie przedniego napędu. Jest tutaj tylko jedna pozycja, albo włączone, albo wyłączone, nie ma automatu. Tym przełącznikiem zmieniamy światła drogowe lub mijania. I ten włącznik odpowiada za światła robocze tylne. Z tej strony znajduje się włącznik wałka odbioru mocy hydraulicznej. Dopiero po odpaleniu, kiedy jest ciśnienie w skrzyni, to on będzie pracował, a po zgaszeniu traktora automatycznie odbija. Tutaj mamy przełącznik kierunkowskazów. Poniżej jest stacyjka. Na pierwsze zapłon, pozycyjne i mijania. Zapalamy tym przełącznikiem i gasimy, wyciągając linkę w pompie. Z lewej strony mamy wskaźnik temperatury cieczy. Ten drugi wskaźnik odpowiada za poziom paliwa w zbiorniku. Tutaj mamy obrotomierz z licznikiem motogodzin, a poniżej orientacyjny wskaźnik prędkości na każdym biegu. Kontrolka zaniku ładowania, kontrolka ciśnienia oleju silnika, kontrolka ciśnienia oleju w skrzyni, kontrolka taka alarmowa, jeżeli coś jest nie tak, to on wtedy będzie wyświetlał tą kontrolkę i w niektórych przypadkach jeszcze piszczy sygnał. Tutaj kontrolka świateł drogowych, kontrolka hamulca ręcznego, kontrolka świateł roboczych tylnych. Tutaj jest kontrolka zapchania filtra powietrza, kontrolka kierunkowskazów. Tutaj są jeszcze dwie kontrolki, które odpowiadają za dwie przyczepy. Niektóre, szczególnie nowsze modele tych ciągników, posiadały tutaj wyświetlacz elektroniczny, w którym dodatkową opcją było jeszcze też, że można było w podglądzie sobie zobaczyć obroty tylnego wałka. Ogólnie skrzynia to jest podobna do naszej 900, czy też Zetora. Mhm. Bo tak, masz cztery biegi główne w 900, też jeździłeś 900, masz z tym doświadczenia? Tak. No i polowe, szosowe, wsteczne. Tu, tej strony. No. No i żółw, zając. Hydrauliczne załączanie wałka w 900 tak samo jest. Załączanie przedniego napędu hydrauliczne na tarczki, no albo miałeś tutaj wyciągane tą linką, albo w nowszych modelach też się załączało guzikiem. No tutaj to jest akurat załączane napęd guzikiem, więc ta skrzynia w jakimś tam stopniu przypomina Ursusa ciężkiej serii Zetora.
obok gaszenia ciągnika znajduje się jeszcze gniazdo zapalniczki. Tutaj powyżej ja dołożyłem gniazdo trzypinowe. Obok gniazda trzypinowego znajduje się manometr, który pokazuje ciśnienie w układzie pneumatycznym oraz hamulec ręczny, którego mamy tutaj kontrolkę. Tych kratek jest sporo, to jest też z tym zaleta, że możesz sobie ustawić czy na szybę, czy na boki, dokładnie, czy na siebie. Dokładnie, no i są regulowane. I regulowane. Te mają mały skok, no nie, no praktycznie to tam one nie wiem, czy się wyrobiły, czy były w jednej pozycji, ale tak jak te, mają duży ten ruch. Oraz na boki. Miejsce na radio jest oryginał, no tyle, że radio zostało zamontowane przeze mnie oraz dodatkowy kabel, który pozwala mi słuchać tego, czego ja chcę. Mamy tutaj roletę zabezpieczającą od słońca. Szyberdach możemy otworzyć albo do tyłu. Wtedy to pełni funkcję awaryjnego wyłazu. Albo możemy ustawić sobie go w ten sposób. Wtedy jest szybszy, bo bardziej opływowy. Z tyłu kabiny znajdują się dwa głośniki. W podsuficie mamy lampkę, która ma przełącznik, ma dwie pozycje. Albo sobie włączamy wtedy, kiedy chcemy, a w drugiej pozycji działa wtedy, kiedy otwarte są drzwi. Tutaj jeszcze z boku mamy lampkę, która po włączeniu świateł zapala nam się i oświetla panel roboczy po prawej stronie. Tutaj jest przycisk dołożony przeze mnie, jest to od drugiego kompletu przednich lamp roboczych. Tutaj jest przycisk od pierwszego kompletu, którego instalacja była standardowo. Tutaj jest przełącznik spryskiwacza szyby, ale spryskiwacz szyby był usunięty i w zamian niego tym przełącznikiem włączam tak zwanego koguta. Tutaj mamy włącznik prawej wycieraczki, gdyż wycieraczki są podzielone. Tutaj na prawą i lewą stronę jest włącznik prawej wycieraczki. Tutaj regulujemy temperaturę, tutaj nawiew i włącznik lewej wycieraczki. Tutaj jest jeszcze zaślepione folią, ale fabrycznie te traktory posiadały już klimatyzację i było pokrętło od regulacji temperatury zimnego powietrza. Tutaj znajdują się filtry kabinowe z jednej i z drugiej strony. Wielki. No, sporawy. Kabina posiada uchylne szyby, które można sobie w trzech pozycjach, tak jest najszerzej otwarta, połowę i tylko praktycznie lekkie rozszczelnienie, żeby nam się rosa nie skraplała. Na razie w miarę. No i dużo głośniej nie będzie. Konstrukcja tych drzwi jest taka, że no jak widać tu jest skomplikowana dosyć, no nie, więc jest trochę problem moim zdaniem z uszczelnieniem. W nowych to tam nie grało to roli, ale tutaj troszkę na przykład jeżeli dociągnę, no od razu jest tutaj różnica, no nie, no też bym się z tym chciał pobawić. Aby ruszyć tym ciągniczkiem należy wcisnąć sprzęgiełko, zazwyczaj ruszam z drugiego biegu i jedziemy. Ciągnik ma jeden półbieg pod obciążeniem na każdym biegu. Półbieg używany jest bez sprzęgła. Ta przekładnia ma akurat 16 biegów, 4 polowe, 4 szosowe i 4 wsteczne i na każdym jednym z tych biegów jest załączany bez sprzęgła półbieg. Ten model rozpędza się do 40 faktycznie? Nie. On do 25 akurat. 25. Naprawdę, jeżeli już zamykasz licznik, to wtedy leci około 30, bo mierzyłem to komputerem od opryskiwacz. Nie zbijając szybszego półbiegu na mniejszy, zawsze troszkę szarpnie. Teraz powrotem na zająca. Przydaje się to nie tylko pod obciążeniem, ale też w polu. Na przykład nawet kiedy jeżdżę ze zgrabiarką i zaczynam pokos, to wtedy sobie troszkę zmniejszam na żółwia i jest dużo wygodniej. Ale skręt. Szok. Jak w siewie na przykład z tą 3-metrówką jak kiedyś solo, no to na poprzeczu to tam nie ma, że na kilka razy, nie? Szczerze
szczerze mówiąc, tutaj nie było jeszcze awarii. W poprzednim, w tym 1640, który mieliśmy przez też chyba 4 lata użytkowania, jedyną awarią było pompa wody, w której łożyska już po prostu doczekały się swojego żywota, a w tym modelu nie było jeszcze nic. Dostępność części, czyli takie podstawowe oleje, filtry, to jest bez żadnego problemu, nawet nie na zamówienie, bo większość filtrów do silnika, do skrzyni czy filtry powietrza dostępne są praktycznie w każdej agromie już i można sobie przebierać w półkach cenowych i w markach. I ceny też są dość dostępne, nie jest to taki mid jak to typowo w zachodnim, że kosztuje 10 razy tyle co do polskiego, bo na przykład filtr oleju do silnika kosztuje 25 zł, hamulce. Mojemu turbiny nie słychać, kurczę, akurat nad tym trochę ubolewa. Udało mi się, Daniel, przejechać swoją furą. Nie jechałem, pierwszy raz w życiu jadę tą serią, w ogóle tą serią tak zwanych lokomotyw, tak, bo tak ją przezwali. Skrzynia, no pierwsze wrażenia, no żadnych oporów, po prostu włączam bieg, tak, się nie zastanawiam, czy będzie jakiś zgrzyt, czy będzie opór, bo tego oporu nie ma, nie? Zakresy nie są synchronizowane, ale od pierwszego do czwartego jest synchronizacja biegu. Na zająca, ło, a dźwignia też. No działa tak jak należy. Domocowałeś ty ten ładowacz, czy już kupiłeś go z ładowaczem? Przekładany był z poprzedniego modelu do tego, bo tamten 1640 miał początkowo ten ładowacz i po prostu przeszczepiony był do tego. No i jak się pracuje takim ciągnikiem z ładowaczem? No, ze względu na to, że bardzo dobry skręt jest, to pracuje się luksusowo, że tak powiem. No pewno jakby był rewers elektrohydrauliczny z lewej strony, to było lepiej. No, jest trochę z tym niewygodnie, że musisz wszystko robić prawą ręką. Więc czy zmieniasz kierunek jazdy i obsługujesz tura, no to trzeba tą rękę odrywać, ale no jak na te lata, to i tak jestem bardzo zadowolony, że to jest jak jest. Pod kątem manewrowania to jestem po prostu pełen podziwu, bo nie jest to jakaś tam trzycylindrówka, tak naprawdę jakiś mniejszy ciągnik z mniejszym rozstawem, gdzie tam, no wiadomo, promień zawracania będzie mały, no bo generalnie mały rozstaw osi, tak? A tutaj mamy ciągnik takich już znacznych gabarytów, i możemy manewrować, no dosłownie w miejscu. Jakie prace wykonuje ten ciągnik? Ten ciągnik, no to głównie pracuje w obsłudze bydła, więc tur i jeszcze raz tur. Siewnik do kukurydzy, prace zielonkowe, zgrabianie, przetrząsanie zielonki, opryskiwacz, transport, słoma, kiszonka, obsługa owijarki do bel. Ten traktor robi 400-500 godzin w ciągu roku, tak mniej więcej. No, dla jednego to dużo, dla jednego to mało. No ale dla mnie, jak już trzeba 3 razy w ciągu roku olej wymienić, to wydaje się, że to jest sporo. Raczej oleje zachodnie i do skrzyni oryginał, więc no myślę, że to też się na trwałość maszyny w jakimś tam stopniu przekłada. Mierzymy promień zawracania, musimy mieć to uwiecznione. Mierzymy całość, na jakim, właśnie jakiej średnicy, nie? Czyli 9,5 metra i ciągnik zawraca.
razy się przejechać. Czyli super sytuacja, że akurat okres zielonkowy i lucerna, możliwość przetrząsania. Trzy rodzaje kabin są. To jest akurat SG2 się nazywa. Jest jeszcze MC1. Znaczy kwadratowa była tamta MC1, nie miała tego słupka na środku, ale miała biegi w podłodze. Dwie dźwignie były w podłodze, także ona taka trochę była... Najbardziej inna. Do ciapka podobna bardziej, no nie? Znaczy jeżeli z obsługą chodzi biegu. I była jeszcze kabina CC2, która była z wierzchu tak samo jak MC1, kwadratowa, ale dźwignie zostały już tak przeniesione jak tutaj jest, na prawą stronę bardzo, bardzo podobnie. Pierwsza dźwignia, regulacja pozycyjna, druga sterowanie sekcją hydrauliki. Dwa puste miejsca, no, które tutaj sugerują to, że mogłyby być, tak, że dodatkowe sekcje mogłyby być. Zmienimy sobie teraz kierunek jazdy. Jest w przednim moście taki bezobsługowy, bezobsługowa szpera. To jest automatyczna blokada po prostu, która kiedy jest poślizg, to tarczki się ściskają i automatycznie jest automatyczna blokada przedniej osi, no nie? Jeszcze raz przydało się podziękować Danielowi, bo tak naprawdę to większość roboty odwalił on, zaprezentował ten ciągnik za mnie, ale no myślę, że będzie wam się to lepiej oglądało ze względu na to, że on po prostu ten ciągnik zna. Zna wręcz od podszewki. No, rozmawiałem się z nim poza kamerą również dużo, także ten ciągnik jest przez niego opanowany w 100%. Referowaliśmy połowę innych ciągników. Tak, jeszcze, jeszcze mieliśmy przerywnik. No, tak się zdarzyło, że... I wsteczny. A, przełączymy sobie prędkość wałka. W trakcie pracy maksimum dam 1100 obrotów na silniku. Mamy tak zwany tego driving. Tak, 1100, a zobacz co z tyłu się dzieje. O, obroty są już dużo wyższe niż... Także tak naprawdę... No to 1000 chyba mu nie przeszkadza, w sensie takim, że to są za niskie obroty jakby do takiej pracy, znaczy, nie? No myślę, że turbozgrężarka nie lubi zbyt niskich obrotów. Ale no nieraz po prostu sobie to stosuje. Mam nadzieję, że nie skracam w tym żywotności zbytnio tego silnika. Aczkolwiek podejrzewam, że ten licznik motogodzin przekręcił się tu parę razy, a od wymiany do wymiany, co te 150 godzin, nie jest dolewany ani jeden praktycznie gram tego oleju. No a osobiście tobie, jak masz porównanie z Zetorem, w którym się lepiej jeździ? W Zetorze wchodzą dobrze biegi, ale tu wchodzą jeszcze lepiej, ci powiem. Naprawdę. To są po prostu bez żadnych oporów. Jak troszeczkę się toczyłem, to za zgrzytą mi w tym zakresie, nie? Jak się stoi, no zakres już nie jest... Znaczy zakresy nie są chyba synchronizowane. No właśnie, nie są synchronizowane, ale to toczyłem się minimalnie i już on poczuł, ale gdzie się naprawdę przyhamuje i się... To nie ma żadnych. Nie, one tak po prostu wchodzą po... Zobacz, one same wchodzą. To jest super. To w żadnym nowym tak nie wchodzą. W najnowszych John Deere'ach nie wchodzą tak, znaczy, bo tam jest przez taki opór. Chyba. Przez opór taki jest. One wchodzą niby prawidłowo i nie ma problemów, że jak już tam z celowaniem jakimkolwiek, ale jednak przez taki opór. A tutaj jest pyk. Miękko właśnie. Pięknie to chodzi. Nie no, jeżeli chodzi o tą generację, która jest przed dziesiątką, to jest przed 00, tak? Przed 00, czyli były... To Asteria jak to była? Była 40? 40, 30, chyba 20, ale to już 20 to znaczy ja osobiście to już po prostu nawet nie dociekałem w tym temacie, bo 30 już była brzydka. 40 i 50 praktycznie wyglądały tak samo, różniły się tam detalami, na przykład 1640, który mieliśmy, tutaj uszczelki były inne na szybach, że ten słupek był szerszy jeszcze, no nie? Tutaj już go zwęzili. I to już jest dużo też, no bo to jednak zwiększa pole widzenia, no nie? A także 40-50 wyglądała tak samo, a 30 już miała taką maskę, do góry się ona wznosiła, taki pociąg. No i już po prostu ja tych serii nie obserwowałem, bo mi się nie podobały. No, przełączyliśmy sobie na zajączka teraz i na obrotach 1000 silnika lecimy gdzieś po 10-11 na godzinę. Musimy na poprzeczniaku tutaj teraz troszkę powykańczać to, co Piotrek zostawił. Jeździł i pół zostawił. Musimy teraz po nim poprawiać.
takich pracach, gdzie nie opuszczamy ramion do samego dołu. Mamy z tyłu tutaj takie pokrętło, w którym ustawia się zbijak, do której pozycji ta dźwignia od podnoszenia ma opadać. Dlatego nie musimy za każdym razem szukać na skali tej pozycji, tylko praktycznie opuszczamy do ustalenia zbijaka i za każdym przejazdem mamy na tą samą głębokość puszczoną maszynę. Ostatni przejazd, kończymy naszą historię na dziś z Rolnik Szuka. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja się spotkać. Chciałem podziękować Piotrkowi za miło spędzony czas, bo nagadaliśmy się, najeździliśmy się, coś poopowiadaliśmy. A Was, drodzy widzowie, zachęcam do subskrybowania kanału Piotrka Rolnik Szuka i dawajcie łapki w górę z dzwonem. Nalatał się chłopak dzisiaj po tym polu. Dobrze, bo będzie spało. Nie pojawią Wam się opinie, które zebrałem na temat tego ciągnika. Udostępniłem post na Facebooku. Danielu, chciałem Ci bardzo podziękować za użyczenie tak wyczyszczonego i zadbanego egzemplarza do materiału. Również mi miło. Fajnie mnie przyjąłeś. Moi widzowie już są po odtworzeniu tego nagrania, w wielu godzinach montażu, ale myślę, że było warto. Być może za jakiś czas jakąś kolejną twoją maszynę przyjadę nagrać. Co? Zapraszam. Z załącznikiem. Także dziękuję jeszcze raz, subskrybujcie. Spadajcie na Instagrama rolnik.szuka. Tam wcześniej możecie zobaczyć, co się dzieje na moim kanale, a bardziej co będzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!